Witajcie moi drodzy, dzisiaj opowiem wam o newsach dotyczących Minecrafta, które pojawiły się dość niedawno i są całkiem interesujące. Zostawcie pod tym materiałem 50 łapek w górę, a będę wiedział, że chcecie więcej takich informacji o newsach na moim kanale. A teraz już bez przedłużania życzę wam wszystkim miłego oglądania. Jeśli jesteś graczem Minecraft Bedrock, to zapewne brakuje ci w tej wersji typu hardcore. Przyznam szczerze, że sam z niecierpliwością tego oczekuję. Nick na swoim Twitterze podzielił się z nami dwoma screenami, prawdopodobnie pochodzącymi z wersji deweloperskiej Minecraft Bedrock. Na jednym ze screenów zauważyć możemy nowy tryb gry, jakim jest właśnie hardcore. Z tego co mi wiadomo, to tryb hardcore działa poprawnie i prawdopodobnie jest on już gotowy na pojawienie się w pełnej wersji. Warto również zaznaczyć, że FamperGamer odnalazł w plikach wersji Minecraft Preview 1.19.80.24 nowe ikony serduszek, które wyglądają identycznie co te, które zauważyć możemy podczas gry na trybie hardcore w wersji Java Edition. Wróćmy jeszcze do drugiego screena z pierwszego posta, który przedstawia tym razem nowe opcje generowania świata, a mianowicie wielkie biomy oraz powiększony. Zauważyć tam możemy również opcje świata nieskończonego i starego, które występowały jeszcze do niedawna w zwykłej rozgrywce. Myślę, że te opcje mogą się niedługo pojawić jako część Vanilla Parity. Teraz mam dla was fenomenalnego newsa. Z Guts Unit podzielił się z nami krótkim wideo przedstawiającym działanie nowej komendy Camera, która według niego ma pojawić się już w czerwcu w Minecrafcie. Komenda ta ma działać prawdopodobnie jak Replay Mode, jednak więcej informacji na jej temat nie mamy. Nie jestem również pewny co do źródła, z jakiego pochodzi ten news, dlatego nie chcę dawać wam zbyt dużych nadziei na pojawienie się tej komendy w grze. Warto jednak wspomnieć, że w ostatniej wersji Beta Preview Bedrock Edition został dodany nowy ekran śmierci, w którym kamera oddala się od gracza i patrzy na niego z widoku trzeciej osoby, co teoretycznie mogłoby być potwierdzeniem rzetelności tego newsa. Teraz chcę się z wami podzielić moimi przewidywaniami, które bardzo możliwe, że okażą się prawdą. Mianowicie, w zeszłym tygodniu została wydana pierwsza wersja Minecraft Preview bezpośrednio dla aktualizacji 1.20 Trails and Tales. Ilość wersji preview, jaka jest wydawana podczas jednego cyklu, waha się od 4 do 7. Później występuje około 2 tygodnie przerwy między ostatnią wersją preview dotyczącą danej aktualizacji, a faktyczną datą premiery aktualizacji, której dotyczył dany cykl wersji preview. Jeśli będziemy się tym kierować, to można łatwo obliczyć, że aktualizacja 1.20 powinna zostać wydana między 17 maja a 7 czerwca. Nie oznacza to jednak, że nic nowego się już nie pojawi. Jestem skłonny powiedzieć nawet, że coś dużego może się pojawić. Dlaczego? Sliced Lime, czyli jeden z deweloperów Minecrafta, opublikował niedawno posta informującego nas o tym, że w tym tygodniu nie pojawi się nowy snapshot. Za to pojawi się on 20 kwietnia, czyli w czwartek następnego tygodnia. Jest to dla wielu smutna wiadomość, jednak pod postem twórca zamieścił jeszcze informację o następującej treści. Brak publikacji snapshota nie oznacza braku pracy. Moim zdaniem może to świadczyć o tym, że twórcy pracują nad dodaniem czegoś nowego i dużego do aktualizacji 1.20. Jednak nie jest to jeszcze gotowe i z tego powodu przesunęli oni datę publikacji snapshota na kolejny tydzień. Ja szczerze mówiąc bardzo chciałbym, aby ta teoria się sprawdziła. Jednak jak będzie, tego dowiemy się w przeciągu kilku dni. Kolejnym newsem jest pojawienie się debug screena również w edycji Bedrock Edition. Mam tutaj na myśli te wszystkie informacje, które pojawiają się na ekranie po kliknięciu klawisza F3. LolDiemon na swoim Twitterze zamieścił posta przedstawiającego ekran debugowania na wersji Bedrock. Twierdzi on, że screen pochodzi z wersji deweloperskiej Minecraft Bedrock 1.17.11, a ze swoich źródeł wiem, że ekran debugowania jest od bardzo dawna dostępny w wersji deweloperskiej, dlatego nie wiadomo, czy ma on szansę pojawić się w zwykłej grze. Co ciekawe, użytkownik Agent Mindstorm w 2021 roku podzielił się z nami trzema screenami z wersji deweloperskiej, przedstawiającymi tryb widza, lokalizowanie biomów oraz ekran debugowania. Jak wiadomo, funkcje przedstawione na dwóch pierwszych screenach są już dostępne w zwykłej rozgrywce, więc może teraz czas na debug screen? Dlaczego jednak po tak długim czasie nie jest on jeszcze dostępny? Możliwe jest, że twórcy stwierdzili, iż funkcja ta pozwala wyświetlić zbyt dużo informacji, co może być uważane za cheat.
Jednak na wersji Java Edition ten najzwyczajniej w świecie figuruje. Moim zdaniem twórcy chcą zachować tę funkcję tylko dla wersji deweloperskiej. Ale dlaczego? Tego już nie wiem. Jak myślicie, ekran debugowania może pojawić się w zwykłej rozgrywce? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Kilka dni temu rozpoczęła się loteria, w której do wygrania jest customowy komputer stacjonarny, nawiązujący swoim wyglądem do Minecraft Legends. Do końca loterii pozostały zaledwie 2 dni, więc radzę Wam się śpieszyć ze zgłoszeniami. Oczywiście link do loterii znajdziecie w opisie tego filmu. Myślę, że można jeszcze wspomnieć o tym, że pojawiły się, lub dopiero się pojawią, nowe pady do Xboxa z motywem Minecraft Legends, a także w Ameryce pojawiły się nowe Pringlesy o smaku podejrzanej potrawki. Swoją drogą ciekawe, czy po zjedzeniu ich dostaje się jakieś efekty. Przedstawiłem Wam wszystkie newsy, które uważam za warte uwagi. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, to zostawcie pod tym materiałem sporą ilość łapek w górę. Z mojej strony to na tyle, trzymajcie się i cześć! We'll be right back.